Radio Tok FM, Eurokondzita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę Państwa, my jesteśmy gościnni, a nawet jak ta Lipska nie rozumie tej gościnności, to się będzie musiała tej gościnności nauczyć, bo jak mama kurczaczka przyjedzie chora, jest do szpitala, to będzie sobie leżała w łóżku, a Litka sobie będzie leżała w butach, w drzwiach, na podłodze, tak jak kiedyś było. Janek Witek żył, był wściekły, że nie przyniosła mu papierosów. To w nocy o 12 się obudził, proszę Państwa, i ją przepędził spod drzwi, poszedł na pety, po prostu zbierać pety, i ona musiała wstać, drzwi uwolnić, to znaczy przejście uwolnić przez drzwi, i tyle. No, także jak się tak chwaliła ta cała Lipska przed Jankiem Witkiem, że na 5% ona jest Żydówką. Ja mówię, dobrze, ale na 95% cyganką. Jak pierwszy raz tu wparowała, wlazła, och, że ona jest kuzynką Janka Witka, czyli jeszcze i moją kuzynką, jeszcze i każdego kuzynką, tak żeby gdzieś wleźć, siedzieć i nadużywać, wykorzystywać. No, także teraz jak ona ma 5% święta tego swojego żydowskiego, no, Singera, no, teraz jest święto. Przecież Anita poleciała tam na jedzenie, bo tam Mareczek poleciał na otwarcie festiwalu żydowskiego. I Anita mówi, słuchaj, jakie on ma znajomości, bo dostał się na koncert kantorów. Ja mówię, słuchaj, i ty też z nim, z tym Mareczkiem, tam się gdzieś dostaniesz, proszę Państwa. Tworzyły dzisiejszą naszą audycję, więc pani z naszej ojczyźnie. Tak, protest, o którym ojciec wspomniał. Wobec Polski motywowane są Polski tak zwaną procedurę praworządności od początku 2016 roku. W ubiegłym roku przyjęła zalecenia dla polskiego rządu w sprawie rzekomego zagrożenia praworządności w naszym kraju. W ostatnich miesiącach Komisja Europejska nasiliła ataki na Polskę w związku z podjętymi przez polski rząd i parlament działaniami na rzecz reformy systemu sądownictwa. Teraz Komisja Europejska odrzuciła przedstawione przez rząd polski stanowisko, według którego Komisja Europejska nie ma prawa ingerować w polski system sądownictwa, a rzeczniczka Komisji Europejskiej stwierdziła, że w Polsce istnieje, to powiedziała, zagrożenie dla praworządności. Komisja ma prawo reagować i przeprowadzić proces kontroli praworządności w naszym kraju. Co też istotne, otóż stanowisko Komisji Europejskiej wsparła kanclerz Niemiec Angela Merkel, która określiła, że sytuacja jest bardzo poważna i zapowiedziała na dzisiaj rozmowę na ten temat z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Do spotkania miało dojść w Berlinie o godzinie 12 dzisiaj w siedzibie Urzędu Kanclerskiego. A zatem, proszę Ojca, w chwili, gdy rozmawiamy teraz na antenie Radia Maryja, kanclerz Niemiec i szef Komisji Europejskiej Juncker wyznaczyli już być może dalszą strategię ataków na Polskę. Rozmowa Merkel i Junckera została zakwalifikowana jako poufna. Nie przewidziano spotkania z dziennikarzami, ale zapewne jutro europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego, którzy będą rozmawiać o rzekomym zagrożeniu wolności obywatelskich i praworządności w Polsce, w jakiś sposób pewnie będą mówili właśnie głosem Angeli Merkel. Do tej dyskusji, która ma mieć miejsce jutro, zaproszono wiceszefa Komisji Europejskiej Franza Timmermansa, który właśnie poinstruowany pewnie przez Junckera o zaleceniach Angeli Merkel przedstawi na pewno także nie tylko swój, ale również i niemiecki punkt widzenia. A zatem ta sytuacja pokazuje, że to Berlin
określa kierunki ingerencji unijnych instytucji wewnętrzne sprawy Polski. Nieprzypadkowo co najmniej od początku tego roku trwa w niemieckich mediach, w tym takich dziennikach jak Die Welt czy Die Zeit, kampania fałszywych oskarżeń pod adresem Polski, kampania, która godzi w zasadę suwerenności i władzy prawno-konstytucyjnej w naszym kraju. Niestety aktywny udział w tej kampanii biorą udział liderzy opozycji, czego ostatnio przykładem był skandaliczny wywiad posła parlamentu, posła Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Borysa Budki dla niemieckiej gazety, w której opowiedział się za zastosowaniem przez Unię Europejską sankcji wobec Polski. O tych zdradzieckich działaniach podejmowanych przez tą tak zwaną opozycję powiemy za chwilę. Panie doktorze, dzisiaj w tym temacie w naszym dzienniku także bardzo ciekawy artykuł pana Krzysztofa Losza, brukselskie standardy. No i rzeczywiście baczna obserwacja tego, co od lat się dzieje w Unii Europejskiej. Podwójne standardy Komisji Europejskiej, czytamy, demaskuje sposób, w jaki Bruksela traktuje stare i nowe państwa członkowskie. Od nowych domaga się respektowania traktatów Unii Europejskiej, standardów i tak zwanych wartości unijnych, tej tak zwanej unijnej solidarności, a u starych toleruje jawne i wieloletnie łamanie prawa unijnego. To swoistego rodzaju dwulicowość, której ofiarą staje się w tym momencie Polska. No właśnie, proszę ojca, te działania w ostatnim okresie się nasiliły. Można powiedzieć, że ten duet niemiecko-francuski, czyli Merkel-Macron, no, przystąpił do takich właśnie przyspieszonych działań, które tak naprawdę dzielą Unię Europejską. Prezydent Francji Macron już po pierwszej turze wyborów zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, to opowie się za sankcjami przeciwko Polsce, a to z uwagi za rzekome właśnie naruszanie przez Polskę tak zwanych wartości europejskich. Teraz powtarza te tezy, przy czym wypowiedzi prezydenta Francji też nie pozostawiają złudzeń, w jakim kierunku polityka decydentów unijnych zmierza. Prezydent Francji mówi o pogłębieniu tej właśnie strefy walutowej, strefy euro, mówi o wspólnym budżecie tych państw, o, jak to powiedział, demokratycznym rządzie tych państw, a zatem jak gdyby tworzy już nie tylko, nawet powiedziałbym, Europę w dwóch prędkościach, nawet kilku prędkości, a więc tak jak ojciec powiedział, gdzie pewne zasady, inaczej się traktuje właśnie państwa starej Unii, inaczej państwa, które doświadczyły losów niewoli komunistycznej, a więc krajów Europy Środkowej i przede wszystkim Polski. Ale to z uwagi właśnie Polska jest atakowana tutaj nie ze względów na brak tak zwanej praworządności, co oczywiście jest absolutnie wymysłem unijnych tych dygnitarzy. Chyba sami zresztą nie wierzą w tę narrację, którą prezentują, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu realizować ten model po prostu Unii Europejskiej, federalistyczny, a działania władz Unii Europejskiej wobec Polski motywowane są przede wszystkim względami ideologicznymi, ale także interesem niemieckim i francuskim. I te działania zmierzają do ostatecznego odejścia od modelu Unii Europejskiej jako wspólnoty suwerennych państw, a stanowisko takie właśnie, taki model, za takim modelem się opowiada Polska, na rzecz właśnie federalizacji tej unijnej. Tak to widzą ci właśnie decydenci Unii. Polska jako największy kraj w Europie Środkowej, dążący do konsolidacji tej części kontynentu i konsekwentnie występujący przeciwko polityce na przykład migracyjnej Unii Europejskiej, w tym przeciwko zasadzie relokacji, poddawana jest po prostu presji ze strony władz Unii Europejskiej,
wyraźniej widać, panie doktorze, kolokwialnie mówiąc gołym okiem, że ta katolicka Polska nie pasuje do tej francusko-niemieckiej wizji integracji europejskiej. No tak, można by proszę ojca powiedzieć, to zresztą pani premier chyba bardzo, bardzo trafnie skomentowała wypowiedzi prezydenta Francji w związku z sytuacją wewnętrzną, problemami tego kraju, problemami już nie tylko natury społecznej, zagrożeniem ze strony nielegalnej imigracji, terroryzmem, zagrożeniem ze strony terroryzmu, ale również problemami gospodarczymi. I tutaj Polska może być dobrym przykładem dla Francji, ale również można podobne zalecenia, że tak powiem, skierować pod adresem Niemiec i pani kanclerz Merkel, no chociażby w kwestii ograniczania wolności wypowiedzi w mediach niemieckich, w prasie niemieckiej. Przecież to się powtarza, że ataki przeprowadzane przez islamistów na ludność europejską, na Niemców, są po prostu przemilczane w prasie na przykład niemieckiej, a zatem z tą wolnością wypowiedzi, wolnością mediów w Niemczech nie jest najlepiej. Panie doktorze, prezydent Francji atakuje bezpardonowo Polskę, zarazem to osoba, która będąc głową państwa w krótkim czasie straciła bardzo wiele, myślę o poparciu społecznym, 66% poparcia w dniu wyborów. Dzisiaj to poparcie oscyluje we Francji dla prezydenta tego kraju na poziomie 13-14%. Tak, no to jest zupełnie rekord, można powiedzieć, jeśli chodzi o spadek popularności, poparcia dla prezydenta Macrona, ale no niestety można powiedzieć, że Francuzi w tej większości ulegli tej propagandzie, tej właśnie i tym działaniom, propagandzie medialnej, działaniom finansjery francuskiej i międzynarodowej, także właśnie mediom, politykom, i po prostu poparli wówczas Macrona, co oczywiście jest bardzo złym rozwiązaniem i dla Francji, i dla Europy. No ale niedługo czekają nas tu wybory parlamentarne w Niemczech. No i tutaj niestety wydaje się, że trudno spodziewać się jakichś zmian jakościowych, dlatego że tak naprawdę już personalizując te wybory, to jest to wybór między Schulzem a Merkel, a zatem no, każde rozwiązanie jest bardzo złe. No ale to jest właśnie ta rzeczywistość krajów zachodnich. Taki jest stan polityki, taki jest stan jakości życia politycznego. Dzięki Bogu w Polsce także ten system polityczny, ta jakość życia politycznego jest inna. To znaczy po prostu Polacy mogą, mają jeszcze z kogo wybierać, jakich partii, ugrupowań. Są środowiska prawicowe, które myślą o Polsce, myślą o zachowaniu tożsamości narodowej i oczywiście chrześcijaństwa. A z drugiej strony serwilistyczna względem struktur Unii Europejskiej, tak zwana totalna opozycja, która na swój kraj donosi do różnego rodzaju organów Unii Europejskiej. Tak, opozycja, która realizuje ten scenariusz ulica za granicą, opozycja, która wpisuje się w działania właśnie zagranicy. To można powiedzieć, oczywiście mamy do czynienia z jakimiś elementami, jak to mówimy, takiego donosu politycznego na Polskę, którą realizują przedstawiciele właśnie opozycji, ale przede wszystkim opozycja realizuje scenariusz pisany w Brukseli i w Berlinie, a zatem mamy do czynienia ze zjawiskiem partii zagranicy, które to zjawisko bardzo Polskę dotknęło w XVIII wieku i skończyło się za
państwowości Polski, Polski tragiczne. Tutaj te działania są również szkodliwe dla państwa polskiego, dla narodu polskiego. Nawoływanie do sankcji, stosowania sankcji wobec Polski, no to już jest działanie, które godzi bezpośrednio właśnie polską rację stanu. I przypomnijmy może jeszcze, proszę ojca, że ewentualnym finałem tej ingerencji instytucji i władz Unii Europejskiej wewnętrzne sprawy Polski może być stwierdzenie przez właśnie instytucje unijne poważnego naruszenia wartości Unii Europejskiej, mówię tutaj sformułowaniami oczywiście unijnymi, które to stwierdzenie może doprowadzić do uruchomienia artykułu 7 traktatów europejskich, a konsekwencją jest wówczas odebranie państwu prawa głosu w Radzie Europejskiej, a zatem stwierdzenie, że Polska po prostu w Europie nie jest zupełnie, w Unii Europejskiej nie jest zupełnie potrzebna, że Polska jest pewną przeszkodą w realizacji właśnie wspomnianej polityki unijnej. Tylko w kontekście tego spotkania, o którym mówiliśmy na początku, spotkania, które być może się zakończyło już, właśnie kanclerz Niemiec, przewodniczący Komisji Europejskiej, to widać, że po prostu już pani Merkel raczej będzie starała się po prostu, może nie tyle łagodzić pewne wypowiedzi czy stanowiska, ale będzie starała się powiedzieć, tak sądzę, przewodniczącemu Komisji Europejskiej, że zastosowanie sankcji wobec Polski byłoby szkodliwe dla samej Unii Europejskiej, ale szkodliwe dlatego, że po prostu Unia Europejska nie jest w stanie tego procesu skutecznie przeprowadzić, bo decyzja o odebraniu Polsce prawa głosu w Radzie Europejskiej wymagałaby po prostu, musiałaby zostać podjęta jednogłośnie. A takiej możliwości w tym momencie nie ma, panie doktorze. Dzisiejsze protesty powiedziały nie, prawda? Tak. Tak. Dzisiejszy protest, godzina 16, protest przeciw ingerencji Unii Europejskiej wewnętrzne sprawy Polski. Raz jeszcze miejsce protestu, przypomnijmy naszym słuchaczom. Warszawa, ulica Jasna, 14, róg ulicy Świętokrzyskiej, przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję panie doktorze za rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja. Bóg zapłać, z panem Bogiem. Drodzy państwo, w Radiu Maryja rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej. Przed nami już za chwilę kolejny temat. Drodzy państwo, przed nami w rodzinie Radia Maryja, w naszym Toruniu, ważne wydarzenie, jakim jest 9 dziękczynienie w rodzinie. Chcemy także w audycji aktualności dnia przekazać państwu informacje dotyczące tego naszego wydarzenia, które przeżywać będziemy już w najbliższą sobotę. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Andrzeja Rabuszaka z Wydziału Ochrony Ludności naszego miasta, koordynatora czynności z zakresu bezpieczeństwa miasta Torunia. Szczęść Boże, panie Andrzeju, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże. Pozdrawiam. Dziękczynienie w rodzinie, przed nami to już najbliższa sobota. Wiemy, że z różnych zakątków naszej ojczyzny nie tylko wybierają się grupy zorganizowane do Torunia, ale także przybędą mieszkańcy naszego pięknego miasta. Jakie bezpieczeństwo w tym dniu w Toruniu, w jaki sposób najlepiej poruszać się ulicami Torunia, co powinni wiedzieć, jakie informacje posiadać ci, którzy w najbliższą sobotę do naszego miasta przybędą? Może w takich dwóch blokach. Jeśli chodzi o autokary i busy, po wjeździe na ulicę Starotoruńską, jadą do końca tam po zawróceniu na rondzie przy Tobimorze, zawracają i na wysokości kościoła autobusy i busy zatrzymują się, ludzie wysiadają, a natomiast autobusy i busy odjeżdżają na motorę. No jest taki piękny stadion, będzie widać to z kościoła, jak się dojeżdża do kościoła po prawej stronie, taki zadaszowy. Natomiast samochody osobowe będą mogły parkować na parkingach przy Tobimorze, to jest akurat, będzie tam podniesiony szlaban, będą mogły na parkingu na terenie zielonym bezpośrednio przy opotowaniu
które oprócz zapewnienia bezpieczeństwa będą udzielały niezbędnych informacji. Takich jeszcze, kilka takich uwag praktycznych chciałbym akurat przekazać, mianowicie, że pierwszymi udający się do Torunia powinni posiadać w sobie numery telefonu do opiekunów oraz do kierowcy. To jest akurat niezbędne, powiedzmy, bo żeby to sprawnie akurat poszło, szczególnie przy tym, jak będą odjeżdżali z naszego miasta. Powrót będzie się odbywał w odwrotnej kolejności, czyli gdy bym proponował, gdy zbierze się już cała grupa, telefon do kierowcy, kierowca podjeżdża, również tą samą tratą, że wsiadanie będzie w tym samym miejscu, co wysiadanie, to ze względu bezpieczeństwa, żeby nie przechodzić na drugą stronę. I po załadowaniu, powiedzmy, po sprawdzeniu przez opiekuna, czy jest grupa, autobus będzie odjeżdżał. No właśnie, to jest bardzo, panie Andrzeju, to jest bardzo ważna informacja, dlatego że mieliśmy do czynienia parokrotnie z takimi incydentami, że brakowało kogoś w autokarze, a już autokar był poza granicami w Torunia i tutaj jedna, druga osoba potrafiły się jeszcze znaleźć, prawda? Tak. I akurat mieliśmy taki przypadek akurat, że policja akurat aż do Jabłonowa prawie zawiozła pielgrzyma z Olsztyna, także akurat mieliśmy taki przypadek niedawno. Ale mówię, najlepiej, żeby akurat, bo to wiadomo, będzie już ciemno, będzie powiedzmy taka, ludzie, niektórzy będą już zmęczeni po kilkugodzinnym pobycie, tak żeby najlepiej, żeby zwracali jedno na drugiego uwagę, powiedzmy. Najistotniejsze jest to, powiedzmy, kto, jeśli już są w autobusie, to trzeba popatrzeć, powiedzmy, czy mój akurat sąsiad jest, czy go nie ma. Jeśli nie ma, to zgłaszamy do opiekuna. Także to są takie dodatkowe sprawy. No i jeszcze jedna taka kwestia, akurat w dobie zagrożeń terrorystycznych, taka dodatkowa prośba, ewentualnie, żeby ci pierwszymi, którzy przyjeżdżają, żeby nie pozostawiali bez swoich toreb, jakichś, powiedzmy, innych pakunków. Bez opieki. Bez opieki, bo to jest akurat... No, żeby nie wzbudzać, powiedzmy, jakiegoś dodatkowego zagrożenia. Trzeba, no przy okazji akurat, jak będą, mam nadzieję, że będą zwracali uwagę na tego typu sytuacje, na jakieś podejrzanie zachowujące się osobników. Mam nadzieję, że taków nie będzie, ale trzeba zawsze to uprzedzić. I w przypadku, powiedzmy, jakiejś wątpliwości, zawsze będą strażnicy miejscy, będzie ochrona, będzie policja. Taki sygnał należy bez zbędnej zwłoki przekazać. Tak, mamy od strony służb, ich posługi i teren naszej uroczystości zabezpieczony, czyli bez problemu możemy udać się czy do policji, czy do straży miejskiej, czy do ochrony i tam uzyskamy także wszystkie niezbędne informacje. Tak, jak najbardziej. Mówię, że to są akurat mówię, takie podstawowe rzeczy, które i tak, no ja mówię, nigdy słów za wiele, prawda, ale zawsze można powiedzieć jeszcze dodatkowo, żeby sobie uzmysłowić, że no, trzeba być jednak czujnym akurat w dzisiejszych czasach. I ważne są te numery telefonów, żebyśmy posiadali do opiekunów, tak. Do kierowców i ważne, żeby telefon był naładowany, prawda, żeby można było się skomunikować z daną osobą. Ewentualnie jak nie ma telefonu, na pewno strażnicy czy policjanci taki telefon na pewno udzielą, ale najlepiej zapisać gdzieś na kartę dodatkowo ewentualnie, bo różnie to bywa, powiedzmy, z tym sprzętem elektronicznym, prawda? I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o drogi wlotowe do Torunia, to ważna informacja dla kierowców autokarów, czy są jakieś przeszkody, czy ruch będzie odbywał się płynnie? Ruch będzie odbywał się płynnie, nie ma żadnych akurat remontów, żadnych przeszkód i tak dalej. W każdym razie na pewno dodatkowo na tych drogach dojazdowych będą patrole policji, które będą akurat dodatkowo jeszcze udrażniały, powiedzmy, żeby bezkolizyjnie, te autokary, busy, samochody osobowe przyjechały na taką piękną uroczystość. Dziękczynienie w rodzinie po raz 9. Mamy doświadczenie z tych poprzednich edycji tego spotkania, że było bezpiecznie i wszystko dobrze się kończyło. I miejmy nadzieję, że będzie tak i w tym roku. Bardzo dziękuję za rozmowę i mówimy sobie do zobaczenia w Toruniu. To oczywiście mówimy wszystkim, którzy będą wybierać się do naszego miasta. Dziękuję panu za rozmowę i pozdrawiam. Dziękuję. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia z panem Andrzejem Rabuszakiem z Wydziału Ochrony Ludności naszego miasta, koordynatorem czynności z zakresu bezpieczeństwa miasta Torunia. To bardzo ważne informacje organizacyjne, które pokażą się także na portalu internetowym Radia Maryja. Kierowcy autokarów i busów w momencie, kiedy wjeżdżają na drogę starotoruńską, na jej końcu, na rondzie zawracają, zatrzymują się przy świątyni.
przy naszym sanktuarium Najświętszej Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Pielgrzymi opuszczają pojazdy i kierowcy autokarów i busów są kierowani na parking znajdujący się na motoarenie, znajdujący się nieopodal naszego sanktuarium. Natomiast wszyscy, którzy przybędą samochodami osobowymi, bardzo prosimy, abyście Państwo podporządkowali się wszystkim komunikatom organizacyjnym wydawanym przez służby specjalnie przygotowane do obsługi naszej uroczystości. Myślę o policji, straży miejskiej, ochronie. Będą ci odpowiedzialni za też służby Państwa kierować. I ten gorący apel, aby mieć przy sobie numery telefonów do kierowców, numery telefonów do osób odpowiedzialnych za organizację naszych wyjazdów na dziękczynienie w rodzinie. Miejmy te telefony włączone tuż po zakończonej uroczystości, aby bez problemu z sobą się komunikować. Bardzo dziękuję panu Andrzejowi Rabuszakowi za tę rozmowę i przekazanie ważnych informacji. Rozmawialiśmy przed chwilą o bezpieczeństwie tego wydarzenia, o tym, co należy, jakich spraw przestrzegać, aby rzeczywiście bez najmniejszego problemu nasza uroczystość przebiegła. Teraz kilka informacji o atrakcjach, które zostały przygotowane dla uczestników dziękczynienia w rodzinie. Oprócz tych informacji, o których mówiliśmy w komunikatach dotyczących koncertów i uroczystości modlitewnych, także na trawiastym boisku znajdującym się pomiędzy świątynią i Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, swoje miasteczko sportowe przygotuje Centralny Ośrodek Sportu. Na antenie Radia Maryja witam serdecznie pana Mariusza Kałużnego, dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Szczęść Boże, panie dyrektorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, czego możemy spodziewać się po miasteczku sportu przygotowanym przez Centralny Ośrodek Sportu? Co tam znajdą nasi najmłodsi uczestnicy tego spotkania, czyli dzieci? Proszę ojca, może na początku podziękuję za zaproszenie na 9. dziękczynienie w rodzinie. Dziękuję, że mamy możliwość tam być razem we wspólnocie Radio Maryja i mogę przekazać Państwu tutaj, słuchaczom, kilka informacji o Centralnym Ośrodku Sportu. Centralny Ośrodek Sportu to jest instytucja właśnie gospodarki budżetowej, która podlega Ministerstwu Sportu i Turystyki i my na co dzień zajmujemy się, można powiedzieć, tworzeniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych czy też technicznych dla naszych olimpijczyków i wielkich mistrzów. Czyli mówiąc prościej, proszę ojca, drodzy słuchacze, prowadzimy w Polsce 6 ośrodków takich specjalistycznych, w których trenują nasi sportowcy na najwyższym poziomie, którzy mają najlepsze tam warunki do trenowania. Nasze ośrodki mieszczą się, może tu też opowiem, w jakich miastach, to jest Zakopane, Szczyrk, Spała, Wałcz, Władysławowo i Giżycko. Posiadamy też w tych ośrodkach bogatą infrastrukturę sportową. Wymieniłbym tu choćby skocznie narciarskie, które wszyscy w Polsce doskonale znamy, na których trenował i startował wielokrotnie w zawodach choćby Adam Małysz czy Kamil Stoch. Są to też choćby wielofunkcyjne hale sportowe, mamy baseny, boiska, korty tenisowe, oczywiście też obiekty noclegowe z usługą gastronomiczną, co mogłoby też zainteresować naszych radiosłuchaczy, bo tu pragnę podkreślić, że oprócz tych sportowców też praktycznie każdy obywatel może spędzić weekend czy czas, czy odpoczynek w naszym ośrodku. I właśnie Centralny Ośrodek Sportu, idąc za swoją misją i w kierunku wyznaczonym tutaj przez naszego ministra Witolda Bańkę, realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, no i aktywnego spędzania czasu. I to jest właśnie nasz powód uczestnictwa w 9. dziękczynieniu w rodzinie. Pragniemy tam promować naszą kulturę fizyczną i sport, zachęcać do aktywnego uprawiania, no, może czasu. Może warto też tutaj powiedzieć, że
dzisiaj rodzina powinna się właśnie rozwijać na wielu płaszczyznach. Wiemy, że istotnym takim elementem w rozwoju chrześcijańskim jest rozwój duchowy, ale też fizyczny. Szanowni słuchacze, bardzo często właśnie mówimy, że w zdrowym ciele zdrowy duch i dzisiaj widzimy, że istnieje ta potrzeba rozwoju takiego fizycznego, sportowego w rodzinie, by poprawić tą kulturę fizyczną, kłaść nacisk na wspólne spędzanie czasu, na budowanie wspólnoty. To jest taka może w kilku słowach na początku nasza misja, nasza idea, dlaczego tam jesteśmy. A teraz proszę Ojca, może bym przeszedł do tego, jakie właśnie te atrakcje będą na tym naszym stanowisku olimpijskim. No właśnie, czego się możemy spodziewać? Tak. To nasze stanowisko olimpijskie będzie podzielone na takie sektory, na poszczególne, powiedzmy, konkurencje sportowe, w których można będzie się sprawdzić. I w tych konkurencjach mogą się sprawdzić dzieci, młodzież to przede wszystkim, ale też osoby starsze, rodzice czy seniorzy oczywiście. Dla każdego konkurencja jakoś jest tam stosownie dopasowana. To przede wszystkim najpopularniejszy dosyć sport, myślę, w Polsce to jest piłka nożna. Będą strzały na bramkę celnościową, nie jest to takie łatwe, bo nie będzie to zwykła bramka. To najmłodsi zobaczą, jak to będzie wyglądało. Będzie koszykówka, czyli rzuty dla dzieci do kosza. Tą konkurencję poprowadzi były koszykarz ligi NBA Michael Ansley. Będą rzuty piłką, choćby lekarską, takiego profesjonalnego koła przeznaczonego do rzutów kulą. Można się tutaj poczuć choćby jak nasz wielki mistrz Bukowiecki czy Tomasz Majewski. Będzie też konkurencja ergometry, czyli konkurencja taka wioślarska, tutaj bardziej dla silniejszych, może dla panów będzie do sprawdzenia, ale dla dzieci również. Będzie stanowisko fitness, mamy tam rower i bieżnię. Będzie też unihokej, czyli prowadzenie piłeczki z hokeja. No i taka też atrakcja dodatkowa, będzie strzelanie, ale będzie to strzelanie do tarczy profesjonalnymi, takimi pistoletami laserowymi. Oczywiście jest to jak najbardziej bezpieczne, jest to bardziej takie strzelanie sportowe, aniżeli takie z zakresu obronności. No to takie konkurencje przygotowaliśmy, chcemy Państwa serdecznie zaprosić, zachęcić do tego i taki główny apel, żeby przede wszystkim ci wszyscy słuchacze, którzy teraz nas słuchają, żeby wzięli ze sobą dzieci, młodzież, bo z pewnością wiele, wiele dobrego, wiele ciekawych rzeczy na naszym stoisku ich spotka i każdy, kto weźmie udział w jakiejś dyscyplinie sportowej, będzie nagrodzony jakimś drobnym upominkiem sportowym. Czyli upominki sportowe i nagrody, panie dyrektorze, są przewidziane, ale będzie także możliwość zaczerpnięcia informacji dotyczącej to, o czym mówiliśmy, czyli działalności centralnego ośrodka sportu. Tak. Będzie możliwość zaciągnięcia informacji, będzie możliwość poznać nasze ośrodki, czy wziąć jakieś dane kontaktowe, jeśli ktoś chciałby te ośrodki tam spędzić w tych ośrodkach wakacje, zobaczyć je. Taką dodatkową atrakcją, może nie sportową, ale już turystyczną, bo nasz ośrodek, jak już mówiłem, mieści się też w Szczyrku. W Szczyrku mamy na Górze Skrzyczne kolejkę i przyjedzie specjalnie z tej kolejki tutaj na to dziękczynienie gondola. Na tle tej gondoli, na tyle tej gondoli będzie tło takie górskie, można będzie całą rodziną sobie na tą gondolę usiąść, zrobić pamiątkowe zdjęcia, może tak chociaż w pewien sposób się troszkę poczuć jak właśnie w naszym ośrodku, jak w górach. Czyli góry przeniosą się nam do Torunia. można tak powiedzieć, że w jakimś małym tam przynajmniej małym procencie tak będzie. Oczywiście zabierzemy jeszcze ze sobą cały taki sprzęt sportowy, lekkoatletyczny. Dzieci będą mogły zobaczyć, jak wygląda oszczep, czy jest naprawdę ciężki, jak wygląda kula, jak wygląda młot, którym rzuca Anita Wodarczyk, czy to jest ciężkie, czy to jest łatwe, jak to wygląda. Będzie można obejrzeć to wszystko, zobaczyć, poczuć się przez chwilę jak na profesjonalnym treningu. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Myślę, że zdradziliśmy tak już bardzo wiele tego wszystkiego, co za kulisami dziękczynienia w rodzinie czeka na jego uczestników w miasteczku sportowym, więc zapraszamy bardzo gorąco tych pielgrzymów, którzy się wybierają, ale także mieszkańców naszego miasta, miejscowości okolicznych. Jest to impreza i spotkanie otwarte dla wszystkich, więc bardzo gorąco zapraszamy i mówimy sobie do zobaczenia w sobotę w Toruniu, także w tym wymiarze sportowym. Się dzielić, że są najmądrzejsi, uczestniczy. Tak było najmądrzejsi. Z tym zakonem tak było, wiesz? Z tym zakonem Mojżesza, że pyszni, dumni, że ten zakon, a przecież wcale nie mieli tego honorowo, tylko z łaski mieli i wcale się do niego nie stosowali. To jest obrzydliwe.
Dlatego Bóg zniszczył ten system, już go nie ma. W roku 70 naszej ery, a teraz to 5% zostało praktycznie zero, ale to jest podskoki lipskie. System lipski jest bardzo niesprawiedliwy. Państwo zobaczą tutaj, posłuchają nas, czy oskarżają teraz ludzie z Kamienic, czy na Poznańskich 14, co oni mają do powiedzenia ci mieszkańcy z Poznańskich 14.